Bardzo dziękuję. Oj, za to zaproszenie. Chciałbym powiedzieć, że tak sobie uzmysłowiłem, że popełniłem pewien nietakt, bo nie przekazałem pozdrowień. No, ale byłem tak bardzo przejęty po tylu latach, że tutaj stałem, że po prostu zapomniałem. Także przyjmijcie bardzo serdeczne pozdrowienia od zboru w Poznaniu, no i od mojej rodziny. Dziękuję. Trochę się czuję nieswojo, bo pierwszy raz mówię z takim urządzeniem na głowie. No ale mam nadzieję, że jakoś dam radę. Chciałbym dzisiaj mówić na temat osoby, która jest stosunkowo rzadko w naszym środowisku wspominana z kazalnic. Ale w tym grudniowym miesiącu mówi się o niej dosyć często w różnych kontekstach. Od razu powiem, że nie chodzi mi o świętego Mikołaja, może innym razem, ale chciałbym mówić na temat Marii, Matki Jezusa. I chciałbym powiedzieć od razu na samym wstępie, że występuję tutaj jako jej obrońca. Obrońca przed tymi z lewej strony i przed tymi z prawej strony. Przed tymi z prawej strony dlatego, że uczynili z niej osobę, uczynili z niej bóstwo, uczynili z niej kogoś, o kim Biblia nie mówi. Uczynili z niej osobę, przeciwko której ona sama, gdyby żyła, pierwsza by protestowała. Zawołałaby: ludzie, co wy robicie? Wy mnie ubóstwiacie, a ja byłam tylko pokorną służebnicą pańską. Uczyniono z niej osobę, o której Pismo Święte nic nie mówi. Uczyniono z niej pośredniczkę i orędowniczkę. A przecież sam Pan Jezus Chrystus, sam jej syn powiedział bardzo wyraźnie, tak wyraźnie, jak tylko to jest możliwe, w Ewangelii świętego Jana, 14 rozdział i 6 werset. Możemy tam przeczytać słowa Pana Jezusa, który powiedział: nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A zatem do Boga nie ma żadnego innego pośrednika poza Panem Jezusem. Pan Jezus jest jedyną drogą do Ojca. Nie ma żadnego innego sposobu, żeby dostać się przed Boże oblicze, żeby dojść do Boga. Żadnego innego sposobu, jak tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. Ani przez Marię, ani przez żadnego świętego, ani przez Kościół, tak, ani przez księdza, ani przez pastora, tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A przecież apostoł Paweł powiedział w pierwszym liście do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty werset. Możemy tam przeczytać takie słowa: albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem, człowiek Chrystus Jezus. Zwróćcie uwagę, pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest tylko jeden pośrednik, jest to Jezus Chrystus. Pomiędzy nami a Bogiem jest tylko jeden pośrednik, Jezus Chrystus. Dlaczego tylko jeden? Ponieważ ten jeden jest całkowicie wystarczający. Ponieważ jego pośrednictwo jest całkowicie wystarczające, jest kompletne. Nie ma potrzeby dodawania czegokolwiek do jego pośrednictwa. Gdybyśmy obok niego chcieli ustanowić jakichś innych pośredników, to by znaczyło, że jego pośrednictwo nie jest wystarczające, nie jest zupełne, że potrzeba jeszcze kogoś, kto mógłby to jego pośrednictwo w jakiś sposób wesprzeć. Ale Biblia mówi tak wyraźnie, jak tylko jest to możliwe, że jest tylko jeden pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem
i tym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. Przecież apostoł Jan, ten, który wziął ją, wziął Marię pod swoją opiekę tam pod krzyżem. On ją wziął pod swoją opiekę i on najlepiej wiedział, kim ona była. Tak? I zobaczmy, co zapisał w swoim pierwszym liście, w pierwszym liście świętego Jana, 2 rozdział i 1 werset. Pierwszy list apostoła Jana, 2 rozdział i 1 werset. Dzieci moje, piszę wam to, abyście nie grzeszyli, gdyby jednak ktoś zgrzeszył. Mamy orędownika przed Ojcem, sprawiedliwego Jezusa Chrystusa. To wspaniała, dobra nowina. Mamy orędownika przed Ojcem i tym orędownikiem jest Jezus Chrystus. On jest jedynym pośrednikiem i on jest jedynym orędownikiem przed Bogiem. W liście do Hebrajczyków, w 7 rozdziale i 25 wersecie, możemy przeczytać takie słowa apostoła Pawła. I mówi on tak o Chrystusie. Dlatego może on na zawsze zbawić tych, którzy przez niego zbliżają się do Boga, bo żyje w każdej chwili po to, aby się wstawiać za nimi. Zobaczcie, apostoł Paweł powiedział, że to nie jest taka błaha sprawa, w jaki sposób my przychodzimy do Boga. On powiedział, że Chrystus może zbawić tych, którzy przez niego zbliżają się do Boga. Dlaczego? Bo on żyje po to, aby się wstawiać za nimi. On jest żywym zbawicielem, żywym pośrednikiem, żywym orędownikiem, całkowicie wystarczającym przed Bogiem. Tak? Może zbawić tych, którzy przez niego zbliżają się do Boga. Uczyniono z niej osobę, która jest całkowicie wolna od grzechu. Osobę, która była bez grzechu poczęta. A przecież Słowo Boże mówi, że tylko Jezus Chrystus był tym, który nigdy nie zgrzeszył, który nigdy nie popełnił grzechu. Tak, w liście Piotra możemy przeczytać bardzo wyraźne słowa, że on grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w jego ustach. W liście do Hebrajczyków możemy przeczytać, że on był odłączony od grzeszników, że był całkowicie pozbawiony grzechu, że nie miał całkowicie styczności z grzechem. Był jedyną osobą, która nigdy nie zgrzeszyła i nigdy nie popełniła żadnego grzechu. A w liście do Rzymian apostoł Paweł napisał takie słowa. List do Rzymian, 3 rozdział, werset 10 i 23. I czytamy tak. Nikt nie jest sprawiedliwy, albo jak mówi inny przekład, nie ma sprawiedliwego ani jednego. I 23. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma sprawiedliwego ani jednego i wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej. Jeżeli wszyscy, to wszyscy. Jedyną osobą, która nigdy nie popełniła grzechu, był Jezus Chrystus. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. A to oznacza, że na tej sali również nie ma ani jednej osoby sprawiedliwej. Ona sama w modlitwie wyznała, że potrzebuje Zbawiciela. Tak? Te słowa, które tutaj czytaliśmy na samym początku, które brat czytał, pochodzą z Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, 46-47 werset. I te słowa mówią, wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu moim Zbawicielu. A to oznacza, że ona potrzebowała Zbawiciela. Bo któż potrzebuje Zbawiciela, jeżeli nie ten, kto ma grzech, tak? Kto potrzebuje przebaczenia, kto potrzebuje łaski. Rozradował się duch mój w Bogu moim Zbawicielem. Bóg stał się jej Zbawicielem.
Bóg stał się jej zbawcą. I zwróćcie uwagę również na te słowa, które ona mówi, moim zbawicielem. I obyśmy za jej przykładem mogli również wyznać, złożyć takie wyznanie, że Bóg jest moim zbawicielem. Nie tylko zbawicielem świata, ale jest także moim osobistym zbawicielem. Ale chcę również bronić ją przed tymi z lewej strony, którzy są gotowi mówić o wszystkich niewiastach Starego i Nowego Testamentu, ale ani razu nie wspominają o Marii, Matce Jezusa. Jesteśmy gotowi mówić o Sarze, o Rebece, o Rut, o żonie Lota, tak, o Marii Magdalenie, ale jakże rzadko wspominamy tą osobę tutaj z tego miejsca, z kazalnicy. Tak. Jakże rzadko bierzemy ją jako przykład naszego temat, naszego zwiastowania, a jest to osoba, która jest godna naśladowania. Jest to osoba, która powinna być dla nas wszystkich wzorem chrześcijanina. A więc po pierwsze, zdumiewające jest to, co mówi Słowo Boże na jej temat. Ewangelia Łukasza, otwórzmy, Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział i wiersz 30. I czytamy tam takie słowa, które anioł do niej wypowiedział podczas zwiastowania. Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I są to naprawdę zdumiewające słowa, ponieważ Maria została wymieniona jako pierwsza osoba w Nowym Testamencie, która doświadczyła Bożej łaski. Pierwsza osoba, o której wspomina Nowy Testament, że znalazła łaskę u Boga, że doświadczyła Bożej łaski. Pierwszą osobą, ale nie chciałbym powiedzieć, że ostatnią. Bo pamiętacie, co powiada apostoł Paweł w liście do Tytusa, tak? Drugi rozdział, 11. Objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. A dlaczego dla wszystkich? Bo wszyscy zgrzeszyli i wszyscy potrzebują Bożej łaski. I ona była tą pierwszą osobą, która doświadczyła Bożej łaski w swoim życiu, która przeżyła tą Bożą łaskę. Pierwszą osobą, o której wspomina Nowy Testament. Również o Panu Jezusie powiedziano w Ewangelii Jana, pierwszym rozdziale i 16 wersecie, że my wszyscy wzięliśmy z Jego pełni łaskę za łaską. Z Jego pełni łaskę za łaską. To Bóg jest tym, który okazał swoją łaskę, o swoją zbawienną łaskę wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi, i Bóg pragnie, aby ta łaska stała się udziałem nas wszystkich. I chciałbym wskazać to, co mi się w postawie Marii niezwykle podoba. Werset 38 pierwszego rozdziału. Na to Maria odpowiedziała, oto ja, służebnica Pana, niech mi się stanie według słowa Twego. Kiedy Maria usłyszała Ewangelię, dobrą nowinę, tak, bo Ewangelia jest dobrą nowiną, Ewangelię o narodzinach Zbawiciela, o narodzinach Chrystusa, to nie pertraktowała, tak, nie dyskutowała, nie stawiała Bogu żadnych warunków, ale podjęła bezkompromisową decyzję. Niech mi się stanie według słowa Twego. A przecież mogła dużo stracić, mogła wiele stracić. Przecież mogła znalazła się nawet na językach wszystkich ludzi w Nazarecie. Tak? To ją mieli pokazywać palcami, to ją mieli wytykać, to z niej mieli szydzić, naśmiewać się, bo przecież w owym czasie było czymś anormalnym, żeby kobieta była w stanie błogosławionym, nie mając męża.
mogła zostać ukamieniowana, mogła stracić swojego narzeczonego Józefa, ale pomimo tego wszystkiego podjęła decyzję: niech mi się stanie według słowa Twego. Podjęła decyzję, aby iść za Bożym głosem, za Bożą decyzją. Nieważne, czy mnie tak potraktują, nieważne, czy mnie tak potraktują, ale ja, Boże, chcę iść za Twoim głosem. Dla mnie liczy się tylko to, że Ty, Boże, zwiastujesz, a ja na to zwiastowanie odpowiadam. A ja to zwiastowanie przyjmuję i akceptuję. Nieważne, czy będą mnie wytykać palcami, nieważne, czy będą mówić kąśliwe uwagi, nieważne, czy w moją stronę będą kierowane złośliwe spojrzenia, cokolwiek by się nie działo, ja podjęłam tą decyzję, aby iść za Tobą, aby kroczyć, Boże, za Twoim głosem. Niech mi się stanie według słowa Twego. Chciałbym wrócić do tej myśli z listu do Tytusa. Objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, bo wszyscy zgrzeszyli i wszyscy potrzebują Bożej łaski. Ale dlaczego nie wszyscy są zbawieni, tak? Dlaczego ta łaska nie dotknęła życia wszystkich ludzi? Bo nie wszyscy przyjęli taką postawę, jaką przyjęła Maria. Nie wszyscy powiedzieli Bogu: niech mi się stanie według słowa Twego. I przypuszczam, że na tym miejscu również są osoby, które nigdy Bogu nie powiedziały: niech mi się stanie według słowa Twego. I to jest ta pierwsza postawa Marii, która mi się niezwykle podoba. Postawa akceptacji Bożego zwiastowania, Bożego Słowa. Ale spójrzmy na inne słowa, które zostały o niej powiedziane. 45 werset. Szczęśliwa jesteś, bo uwierzyłaś, że spełnią się słowa, które Pan powiedział do ciebie. Zwróćcie uwagę. Szczęśliwa jesteś, błogosławiona jesteś, bo uwierzyłaś, że spełnią się słowa, które Pan do ciebie powiedział. Ludzie pochylają się nad Biblią, tak, czytają Biblię, ale tak naprawdę do końca nie wierzą w to, co jest napisane w Bożym Słowie. Tak do końca nie wierzą, że to, co Bóg powiedział, spełni się. Jakże często jesteśmy podobni do uczni, którzy na górze w niebowstąpienia, kiedy Pan Jezus wstępował do nieba, czytamy, że złożyli Mu pokłon, ale jest tam zaraz dodane, niektórzy jednak powątpiewali. Czytamy Biblię, śpiewamy pieśni, klękamy do modlitwy, robimy różne inne wspaniałe rzeczy, ale bardzo często wątpimy. Spotkaliście się na pewno z takimi opiniami czy zarzutami. No, panie, no XXI wiek, a Pan wierzy, że ktoś tam przyjdzie z nieba i tutaj nas tutaj uratuje. No Panie, co Pan się z choinki urwał? Przecież to pisali ludzie. To pisali ludzie tacy jak ja czy Pan i oni mieli takie przemyślenia, Pan ma takie, ja mam takie. Maria uwierzyła, że to, co Bóg do niej powiedział, spełni się, że te słowa się spełnią. Na tym słowie Bóg położył swoją pieczęć i na tym słowie Bóg położył swojego Ducha Świętego. Na tym słowie spoczywa Boże namaszczenie i w tym słowie jest zawarta moc, która może zmienić życie każdego człowieka. W księdze Jeremiasza, 23 rozdziale i 29 wersecie, możemy przeczytać takie słowa, kiedy Bóg mówi do Jeremiasza: moje słowo jest jak młot, który kruszy skałę, jest jak ogień. I to słowo ma moc, żeby skruszyć najbardziej twarde serce, to słowo ma moc, żeby ogrzać
najbardziej zimne serce, ponieważ w tym Słowie jest Boża moc, ponieważ Bóg na tym Słowie położył swój autorytet i Bóg to Słowo namaścił Duchem Świętym. Maria uwierzyła, że to, co Bóg do niej powiedział, że Boże Słowa się spełnią. Czy ty wierzysz? Czy wierzymy w to, co Bóg mówi w swoim Słowie? Czy akceptujemy, przyjmujemy tą księgę jako Boże natchnione Słowo, jako Boże natchnione poselstwo do nas? I sami w tym momencie musimy zadecydować, jaką postawę przyjmiemy wobec Słowa Bożego. Czy taką postawę, jaką przyjęła Maria, niech mi się stanie według Słowa Twego? I kolejne słowo o Marii. Drugi rozdział, 51 werset. Ta druga część tego wersetu. A jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. Maria zachowywała te wszystkie słowa, które słyszała w swoim sercu. Czym jest napełnione twoje serce? Czym jest napełnione nasze serce? Czym było napełnione serce Marii? Słowami. Ale jakimi słowami? Bożymi słowami. To Boże słowa wypełniały serce Marii. Ona żyła tym słowem. Kiedy przeczytamy ten piękny psalm, który ona napisała na Bożą chwałę, wypowiedziała na Bożą chwałę, te pierwsze słowa tego psalmu, które tutaj już kilka razy cytowałem. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, moim Zbawicielu. I kiedy przeczytacie tam dalsze słowa, to zobaczycie, jak bardzo te słowa są osadzone w Piśmie Świętym. Jak bardzo musiała znać Pismo Święte i jak bardzo to słowo wypełniało jej serce. Kiedy wypłynęła z niej chwała dla Boga, z jej serca, to były to słowa Boże, tak? To było to, czym było napełnione jej serce. Jak bardzo po mistrzowsku znała Boże Słowo, jak bardzo żyła tym Słowem, jak bardzo karmiła się tym Słowem. Ona przechowywała to Słowo w swoim sercu. Psalm 119 i werset 11. Zachęca nas to Słowo do tego, żebyśmy i my w naszych sercach przechowywali to słowo, zachowywali to słowo. Psalm 119 i 11 werset. Twoje słowo zachowuję w sercu, abym przeciwko Tobie nie grzeszył. To słowo ma moc uchronić nas od grzechu. Ktoś powiedział, że albo grzech będzie cię trzymał z dala od tej księgi, albo ta księga będzie trzymała cię z dala od grzechu. To słowo ma moc uchronić cię od grzechu. Czym jest napełnione nasze serce? To jest recepta na zwycięskie chrześcijańskie życie, abyśmy napełniali nasze serca Bożym Słowem i abyśmy to słowo zachowywali w naszych sercach, w naszym życiu. Wróg bardzo często działa w ten sposób, że zasiewa w naszych sercach wątpliwość. I wtedy pojawia się przygnębienie, pojawia się zniechęcenie, pojawia się brak zdecydowania, pojawia się depresja. Ale Bożą receptą na to wszystko jest Boże Słowo. Usuń wszystkie wątpliwości ze swojego serca, a w to miejsce włóż Boże Słowo. Ponieważ to słowo ma moc, aby rozwiązać twoje problemy, ponieważ to słowo ma moc, aby uczynić cię wolnym człowiekiem. W drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale i tam wersety od 3 do 5, apostoł Paweł mówi takie bardzo znaczące słowa, że wróg w naszych umysłach, w naszych sercach zbudował warowne twierdze, warowne zamki.
W jaki sposób my możemy zburzyć te warowne twierdze i zamki, które zostały w naszych umysłach, w naszych sercach, w naszym życiu postawione? Czytamy, że duchowym orężem możemy zburzyć te warowne twierdze, a tym orężem jest Boże Słowo, bo jest to miecz Ducha Świętego. Tak więc zachowuj Boże Słowo w swoim sercu, w swoim życiu. Mnie postawa Marii się bardzo podoba. Ona nie tylko zaakceptowała to, co Bóg mówi, ona nie tylko uwierzyła w to, co Bóg mówi, ale ona również zachowywała to, co Bóg mówi w swoim sercu. I jeżeli my będziemy postępować tak jak ona, to nasze życie się zmieni i nasze życie również będzie błogosławione, będzie błogosławieństwem. Ale może ktoś zapyta, no ale czy Maria nie przeżywała żadnych kłopotów, problemów, trudności? Przecież ja pomimo tego, że w moim życiu zaakceptowałem Boże Słowo, zaakceptowałem to, co Bóg do mnie mówi, pomimo tego, że uwierzyłem i wierzę w to, co Bóg w swoim Słowie powiedział, pomimo tego, że zachowuję to Słowo w moim sercu, że żyję tym Słowem, to pomimo tego ciągle i ciągle w moim życiu pojawiają się problemy, kłopoty, trudności, ciągle pod górkę. A jak było z Marią? Przecież ona była błogosławiona i wybrana. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 2 rozdział, 35 werset. I tam możemy przeczytać bardzo znaczące słowa, które wypowiedział do niej Symeon, kiedy przyniosła Jezusa do świątyni 8 dnia, by obrzezać go. Symeon wtedy wypowiedział pewne proroctwo nad Marią i powiedział: twoją duszę przeniknie miecz. Pomimo tego, że była osobą błogosławioną, pomimo tego, że była osobą wybraną, pomimo tego, że doświadczyła Bożej łaski, że przyjęła postawę akceptacji wobec Boga, pomimo tego, że przyjęła Boże Słowo, że wierzyła w to, co Bóg mówi, to pomimo tego twoją duszę przeniknie miecz. I często w życiu człowieka wierzącego są takie chwile i takie momenty, że przenika go miecz doświadczeń, miecz trudności, miecz bólu, miecz cierpienia, miecz choroby. Czy jest jej postawa nam bliska? Czy jesteśmy gotowi utożsamić się z jej postawą? I na koniec jeszcze chciałbym, zanim przejdę do podsumowania, chciałbym jeszcze jeden tekst przeczytać. Maria zostawiła tylko jedno, jedyne przykazanie. Zostawiła swój testament i w tym testamencie zostawiła jedno, jedyne przykazanie. My możemy dzisiaj najlepiej uczcić ją, uczcić Marię w ten sposób, kiedy będziemy się stosować do tego przykazania, jakie pozostawiła. Adwentyści Dnia Siódmego powinni być najlepszymi, największymi czcicielami Marii, ponieważ powinni stosować się do tych słów, do tego przykazania, które ona zostawiła. Czy jesteście ciekawi, jakie to przykazanie? Proszę? Dokładnie, tak. Ewangelia Jana, 2 rozdział i 5 werset. I Maria powiedziała tak, czytam tutaj w tym przekładzie: zróbcie to, co wam powie. Albo jak mówi inny przykład, zróbcie wszystko, cokolwiek on wam powie. I my powinniśmy się do tego przykazania stosować. Ona wskazała na Jezusa Chrystusa, wskazała na swojego Syna i powiedziała: nie co ja, ale czyńcie wszystko, cokolwiek on wam powie. Zróbcie wszystko, co on wam powie.
Jezus powinien być takim naszym wzorem i my powinniśmy stosować się do jej słów i czynić wszystko, cokolwiek nam Jezus mówi. Maria przyjęła postawę akceptacji. Niech mi się stanie według słowa Twego. Maria przyjęła postawę wiary, ponieważ uwierzyła, że spełni się to, co Bóg do niej powiedział. Maria przyjęła Słowo Boże do swojego serca i to Słowo w swoim sercu przechowywała. Zachowywała wszystkie słowa, które Pan do niej powiedział. Taka była postawa Marii na wieść o tym, że ma narodzić się Zbawiciel Jezus Chrystus. Zbliża się czas, kiedy będziemy dużo słyszeć, słyszymy już nawet o żłobku, o sianku, o osiołku, o bardzo wielu nieistotnych rzeczach, ale najistotniejszą rzeczą to jest, jaka jest Twoja postawa wobec tej wieści, że narodził się Zbawiciel Jezus Chrystus, że Jezus Chrystus już się narodził. Jaka jest Twoja postawa? Czy bylibyśmy gotowi utożsamić się, przyjąć taką postawę, jaką przyjęła Maria? Może nigdy takiej postawy nie przyjąłeś, nie przyjęłaś w swoim życiu. Może nigdy nie powiedziałaś Bogu, niech mi się stanie według słowa Twego. Może nigdy tak naprawdę nie uwierzyłeś, nie uwierzyłaś Bogu. Może tak naprawdę nigdy nie zachowałeś, nie zachowałaś Słowa Bożego w swoim sercu. Ale dzisiaj jest czas, aby móc powiedzieć Bogu, niech mi się stanie według Twego Słowa. Niech dzisiaj Jezus Chrystus narodzi się w moim sercu. Adam Mickiewicz napisał kiedyś taki krótki wierszyk. Wierzysz, że Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie? Słusznie. Lecz biada tobie, jeśli się nie zrodził w tobie. Niech mi się stanie według słowa Twego. Niech Jezus Chrystus dzisiaj narodzi się w moim sercu. Jaką postawę przyjmiesz na wieść, na tą dobrą nowinę o narodzinach Zbawiciela, narodzinach Mesjasza, narodzinach Chrystusa? Obyśmy wszyscy przyjęli taką postawę, jaką ona przyjęła. Postawę pełnej akceptacji wobec tego, co Bóg powiedział. Niech mi się stanie według słowa Twego. Amen.